Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Disciples 3 Kampania. Bijemy się. Bijemy się, nie przedłużamy, bijemy się. Jeno trolla mamy tutaj do pokonania w pierwszej kolejności, więc siak, żebym powiedział, że w mordę i nożem, dosłownie. Dobra, quick fight. Zobaczmy, co się będzie działo. Paladyn od razu się bije z orkiem. Troll jest tam na defie. Troll podszedł do Lamberta. Paladyn się wycofał. Troll bije się z Lambertem. Paladyn się bije. Asekuruje zabójca. Zabił. Troll się dalej bije z Lambertem. Zginął. Dobra. I bohater podleczony. A i hierofantkę mamy w ogóle teraz, nie? Dopiero się chyba teraz pojawiła. Chyba ewoluowała właśnie w tym momencie. Dobra, no ważne, że mamy, nie? Co tu tam, jacyś tam zbójcy. Czy wy jesteście na pierwszych poziomach, czy pod ekspieni? No, trochę pod ekspieni, ale to i tak złodziej was porobi, jak będę chciał. To nie chcę mi się ruin odwiedzać, bo to strata czasu. To też jest dla złodzieja, jak on tu będzie. Głównym bohaterem się skupmy, już na tym głównym wątku już nie kombinujmy. Chociaż, no trzeba expić, nie? Trzeba dalej expić. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby... O, tą ruinę może zrobisz. Przepraszam. To się przyda. Weź ten jeden punkt osłony stąd. Co tu jest? No, fajna walka, fajna. Jest tytan. Tu coś jest. Dobra, to jak jest tytan, damy sobie buffy do wszystkich statystyk o 25%. Czy ja będę miał jeszcze coś innego, fajnego, takiego mocnego? O, manę śmierci mamy, ale nie dostajemy jej. Musiała nam się z jakiejś ruiny chyba dropnąć. Guardian Angel nie. Mind nie. Więcej inicjatywy albo więcej kryta, nie? No szczerze to w inicjatywę bardziej pójdę, będziemy mieli lepszą kontrolę walki, aniżeli te kryty. Dobra, atakujemy. Ale pytanie, czy ten tytan nie jest pod ekspionem, nie sprawdziłem, bo jak on ma jakiś ostatni poziom, to może być ciężko. Ostatniego nie ma, no to pół biedy. Zwajtujmy w pierwszej turze, nie będziemy przecież się ładować pod jego obrażenia. Ale możemy w niego strzelić już w pierwszej turze, może kryt wejdzie. Niestety, nie? Ach, okej, łucznik próbował mojego chyba złodzieja, ale sobie nie trafił. Słuchajcie, wiecie co ja zrobię? Ja mogę się teraz tak chamsko teleportować im za plecy i dziabnąć tego. Szkoda, że nie krytycznie, ale mogę. Możesz zrobić ten kroczek do przodu i temu inicjatywę zwiększ. Dobra, i nie podchodzisz do tego tytana, żeby nie podszedł, broń Boże. No tutaj też trzeba będzie z jakiejś bezpiecznej odległości. Możesz to zrobić stąd i tutaj na kontrolu tę dwójkę. Dobra. Ten próbuje się tutaj do mojego pajaca dostać. Tutaj osłonę bierzemy. Zabijasz to. I tutaj też osłonę weźmiesz sobie na tej. Chociaż czy musisz? Bo ona siebie wyleczy tak czy siak. Ale dobra, weź tę osłonę. Wykorzystajmy te obrażenia. Kryt, dobra, ona się już wykrwawi. Dobra, to teraz musimy przejść tutaj bliżej. No i musimy się bić z tym tytanem, nie? Ach, na defie, że też kryt nie wszedł tam. On nas nie trafił, no to najważniejsze. O, teraz dostał krytem. Została zignorowana postawa jego obronna. Bijemy znowu. Krytycznie, krwawienie wchodzi. Ile ty już bijesz? 186. Jego krwawienie za 120. Możesz strzelać. W sumie teraz... Na szczęście wszedł kryt, ale normalnie to powinienem takie coś teraz zwaitować. Bo on musimy poczekać, aż jego... jego obrona zejdzie tak naprawdę. No dobra, już chyba po zawodach. Pięknie. No, już ten oddział jest naprawdę silny, on może
fajne walki rozgrywać. Dobra, to bierzemy tego Konrada stąd. Konradzie, słuchaj, bo teraz twoim zadaniem jest tak naprawdę maszerować za moim głównym bohaterem. O, tutaj jest, w ogóle nie przejąłem tego. Jak ja mogłem tego nie przejąć? Lambert, weź to w trybie now. Choćbym się miał tobą cofać, ale no zależy, jak bardzo się muszę cofać. No, nie ma tragedii w sumie. A ty? Daleko ci zajmie? No, dwie tury, co? O, może jeszcze to? Nie, nie zgarniesz. A tego to nie będę robił, to bo na pewno nawet tam nie zaglądam. Nie ma sensu. Nie no, idź tam. Nie no, ładny masz ruch. Dobra, to jutro sobie to zgarnę raczej. 24 punkty ruchu, raczej dojdziesz. To sobie oleję. Tutaj jest jakiś wilkołak. No to weźmy to na quick fightie. Raczej sobie poradzimy. Chociaż nie no, jest ten biały czarodziej. Nie jest biały czarodziej, tylko jest zwykły czarodziej. To on jest. On będzie do dupy. Ty sobie daj defa w ogóle. Nawet nie będę waitował. Ty tutaj się przygotuj. No weź tu osłonę, zgarnij. Tutaj to samo. Damy jeden raz piorunem w tego i dajmy tego quick fighta i napijmy się herbaty. Teraz będzie to bardzo, 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 bardzo czasochłonne. Byłoby szybciej, gdyby bot pomyślał, żeby zamiast leczyć Inoel, żeby używał piorunów, nie? Ale dobra. Ale i że też wpadli na pomysł, że zrobili wilkołaka, który jest niewrażliwy na broń zwykłą i dali mu ponad 400 zdrowia. Dobra, mamy tylko 2 punkty ruchu, to weźmy tę ruinę, zgarnijmy. Skoro i tak się stąd nie ruszę, to już weźmy tę ruinę. Jest jakaś królowa lisz tam z tyłu. Może jakieś expy fajne za nią wpadną, ma 21 poziom. Może coś wpadnie. Ale ty ich tam kładziesz w ogóle tym mieczem. Bez problemu. No, nie spojrzałem nawet na XP, ale dobra, nieważne. Właśnie, czy ja mam zbudowane już wszystko, co chciałem? Teraz widzę, że się świeci, więc chyba nie. Chyba dopiero teraz zbuduję to, co chcę. O, właśnie. O, właśnie. Obrońca wiary. Dzień dobry. Witamy ponownie na pokładzie. Ostatnio ciebie mieliśmy na misji czwartej. Tutaj znowu jakieś ścierwo niewrażliwe na oręż. Co, nie mogę tego sięgnąć? A dlaczego nie możesz tam przejechać? A weź tu przejedź. A tam naokoło jakoś. A tutaj widzę śmierć. Do tego portalu to jeszcze kawałek będziemy mieli jakoś naokoło. Chyba, że powinienem się tam wrócić. O, jest lewiatan. Ale nie mogę wyjść na wodę. Lewiatan to jest fajny przeciwnik. Fajniejszy na pewno od węża morskiego, tak mi się wydaje. Weź to sobie ogarnij. Jakiś tam dispel wszystkich negatywnych efektów, nawet spoko. 20 ruchu teraz muszę. A, bo ci zszedł ten buff, co miałem. Dobra, weź to ogarnij. A, walka tu jest. I to nieprosta, ale wy jeszcze jesteście zbuffowani, ale to tylko z tym z osłoną. Muszę was buffować, czy sobie poradzicie? No, lepiej zbuffuję. Lepiej zbuffuję. Nie to, broń Boże. Damy zdecydowanie to. I damy kryta tym razem. Nie będę się bawił tam w ten, w inicjatywę. Tym razem. Kryty. A i właśnie, opracujmy sobie coś dodatkowego. A to się może przyda pewnego razu. Bijemy to. Okej. Mamy fajne miejsca. Zwaitujmy, zobaczmy, co wrogowie zrobią. To też jest spoko dla leczącej. Ty coś zwaituj. Co wrogowie zrobią? Na pewno tu nie będę podchodził. Podejdę tutaj, temu śmignę. Szkoda, że nie krytem. Teraz podejdę tutaj.
No i temu trzeba, nie? Pięknie. No dobra. Jak jest osłona, to weźmy. No dobra, easy. Weź poczekaj. Ty się tutaj trochę przesuń. Tego spróbujmy. Pięknie. Jak możesz, to dobij, nachapiesz się trochę inicjatywy. Zwejtuj. Przejdź tutaj. Tego podlecz. Lecisz tu. Bij tamtego. No i mało mu bijesz. No ja, bo jest na obronie. To ty sobie zwejtuj. Ty tego zabij. I ten może się tu cofnie do niego, co? Tak, jest idiotą, dobra. Jakby poszedł tutaj w kogoś z tych, to mógłby zabić. Masz osłonę? Masz osłonę. Dobra, bij, możliwe, że... This is the end, dokładnie. Ta dalej leczy, bardzo ładnie, bardzo mocno. No i tutaj już nie sobie nie sięgnę tego w tej turze, no ale dobra, jutro. To jeszcze moje nie jest, to jeszcze jest krasnoludów, mimo iż taka rasa w tej grze w ogóle nawet nie istnieje. To należy do krasnoludów. A zachachmiciłem, co agilitkę. Dobra. No to jak mamy taką potkę, no to... Pij. Stary, pij tę potkę. A właśnie, patrzcie, co ja zrobię. No przecież mogę im przyjebać za obrażenia. Ale to jest OP, o kurwa. Chodźcie, pies. Został sam pies. Ale ich rozjebałem, co? Przepraszam za wyrażenie, ale aż sam się zdziwiłem. Ale no, ten złodziej jest mocny bardzo. Mało expo przez to dostałem, że ich tak tutaj wyruchałem. Ale naprawdę, no ten złodziej może niezłe jajca robić. Jakieś chochliki. Jest tu coś ważnego. Mana śmierci. No się przejadę przez te ścierwa, nie? Przez te smrody. Jest mana śmierci, to wezmę się. Pofatyguję. O, mają wyższe poziomy, bo dobiegają od razu. Mają 3 punkty ruchu, co? 35 poziomy mają te ścierwa małe. Nie, 15. 35 to mieli inicjatywy. 15 poziomy. 19 poziomy miały grubasa. I to i tak 15 poziomy to wysokie. Na tych chochlikach. O. Dobra. No to co? No to jadziesz dalej. No tutaj trochę smród mi zada obrażeń. No ale i tak ja to zahiluję raczej w trakcie walki. Quick fight. No nic, no czekamy. No co zrobię, jak nic nie zrobię. Biały czarodziej mógłby się już pojawić, bo naprawdę ten zwykły czarodziej to jest taka kaszana. A białego to już lubię, naprawdę. W Disciples 2 na przykład zwykły czarodziej, to nie mam nic do niego, bo w momencie, gdy przychodzi czarodziej, mag w czarodzieja, to jego obrażenia się nie zmniejszają, ponieważ się nie zwiększa jego zasięg obrażeń. Tylko tam jest tak czy siak cały czas na wszystkich. Więc w Disciples 2 czarodzieja już bardzo lubię. Bije 45 punktów obrażeń. To są już bardzo przyjemne obrażenia na wszystkich. Taka 45. Co to jest? Nosferatu na 33. Dobra, easy. A to jest Nosferatu jako bohater czy jako neutralny? Jeszcze nie wiem. Chyba jako neutralny. No, bo bohater nie miałby takiej umiejętności. No. Że jakiegoś debuffa mi tu nakłada. Chyba nie miałby takiej umiejętności. W sumie to nie pamiętam. Z ciekawości bym sobie zagrał takim Nosferatu właśnie, jakbyśmy grali nieumarłymi. Znaczy, może nie w kampanii, bo w kampanii to mi się on nie opłaci. W kampanii raczej będę mimo wszystko szedł w jakiegoś złodzieja, jeżeli już... O, ładnie tam zostało. 321 wyleczyło. Jeżeli będziemy w ogóle nagrywali kampanię nieumarłych, bo ona jest kiepska. Tak naprawdę jest chyba najgorszą kampanią ze wszystkich.
Ja tam te jakieś tam pojedyncze kawałki many to chyba sobie daruję. No to to już, jak nie mam zero, jak już mam 0 punktów ruchu, no to już sobie to zczyśćmy. Bo czemu nie? Zawsze to jakiś dodatkowy exp. No a potrzebujemy tych ostatnich jednostek, zanim pójdziemy na głównego questa. Także ostatni odcinek się nazywał, no, expimy, no. No to tutaj też tak, na expimy, no. No, staramy się tutaj pozdobywać, co się da. Ty nie możesz? Nie, nie możesz. Tam miałeś lecieć. No. Właśnie, muszą się spotkać przecież ze sobą. Ten gościu z tamtym, z moim bohaterem, z Lambertem, muszą się jakimiś itemami powymieniać. No mam, tutaj widzę, że gościu ma bardzo dużo szybkości do wzięcia, no bardzo dużo, strasznie. On i tak ma dużą inicjatywę i taka, zobaczcie ile jeszcze będzie mógł jej uzyskać. Jest tutaj zwinność, no najważniejsza umiejętność złodzieja, ale ja już powybierałem tej zwinności dużo. No jest tutaj zręczność też spoko, nie? Ochrona przed kłutymi. Tutaj przed wodą, tutaj przed śmiercią. Nie, przed umysłem. Umysł, woda, przebicie. Tutaj jest śmierć. Dobra, dajmy tego speeda. Nie będę nic specjalnego mu brał. Co ty miałeś za broń? Siła i szybkość. A łapy? A, ty masz takie coś. Jeden dexterity, jeden agility. Inicjatywa trochę spadnie. Accuracy trochę spadnie. Spoko, weź sobie tam. Jeden punkt inicjatywy to mnie nie boli, a im większe masz obrażenia, tym lepiej to działa, bo to 5% jego maksymalnych obrażeń się co turę podnosi. No i też im więcej ma obrażeń, tym silniejsze ma krwawienie. Tych to ja bym mógł wszystkich tak naprawdę samą trucizną zabić, ale no nie będę taki. Zabijmy ich normalnie. Na quick fight'cie. Chociaż nie, no pobawmy się. Mój złodziej kontra ich złodzieje, nie? Tam zbiry. No zobaczmy, co oni potrafią. Jajco potrafią. W porównaniu z moim zbirem, to oni nic nie potrafią. Ten tutaj defa, ten tutaj też defa. Oni podchodzą i ignorują oczywiście punkty osłony, ale to nic. Ten się tam ustawia idiotycznie. Ten takie coś robi. No to ty zabijasz tego. No jak to tak można? Zabijasz go. Tam się przesuń. Podlecz. Ty się możesz wycofać. Weź tego po... No, dziabnij. Ale to już osłony nie będzie. Dziwne, że zbir ma ignorowanie osłony, a wódz zbirów, który jest silniejszy, nakłada truciznę, nie ignoruje tej osłony. Nie? Można go normalnie skontrować. Właśnie wódz zbirów jest kiepski, tak naprawdę, w tej wersji gry, tak dosyć. W sensie nie jest taki irytujący, bo w DC+2 też nie jest jakiś mega silny, ale ma te 35 punktów obrażeń i te 20 od trucizny, ma 75 inicjatyw, więc zawsze nas zdąży chociaż jeden raz uderzyć i ta trucizna też prawdopodobnie nam wejdzie, zdąży wejść. Także ten zbir w DC+2, ten wódz zbirów z trucizną jest zawsze strasznie irytującym przeciwnikiem. Jakim cudem ty we mnie krytnąłeś, mając accuracy 50, a ja mam 98 uników? No powiedz ty mi. Opowiedz mi swoją historię. Opowiedz mi o swoim 5% szansą na trafienie, co ja nakryta, prawda, i trafił. No i jest czarodziej. Tutaj mogłem zablokować go na magu, bo naprawdę, przecież on tutaj do białego czarodzieja to za 5 lat chyba dojdzie. Ten złodziej. No nie wiem. A tu jest ta laska. A tu jeszcze jest wieża do zrobienia. Weź to zrób, złodzieju. Ty też dasz radę. To też jest taka trudniejsza. A nie, to jest dużo trudniejsza. To nie jest trudniejsza, to jest dużo trudniejsza. Myślałem, że to jest porównywalne do tamtej ruiny, co robiliśmy wcześniej, ale widzę, że... Znaczy ja to zrobię, ale patrzcie. Damy sobie to. Damy sobie to. I jutro sobie rzucę jeszcze kolejne dwa buffy, ja to zrobię. Mam nadzieję. A ty, kochany Lambercie, co ty chciałeś zrobić? W sumie to cholera jasna, tutaj by się trzeba wracać, ale...
daleko. Nie ma tutaj nic ciekawego. Ja no pojadę dalej tą drogą, może coś zrobi, znajdzie fajnego. Oj, się zaczęła się trochę giereczka przycinać chyba. Ale już ogarnia pomału. Pomału i powoli. Pomału i do przodu. Pomału i powoli. Och, jak się ustawił pięknie tutaj od razu. Tam, gdzie trzeba. To jest, dwóch zbirów się ze sobą nawalało. Jest biały czarodziej, no, brawo. The pinnacle of magical power. Pięknie. Świetnie, dobra. Zmiana tury. O, o, o. O, o, o. Mamy królową Lisz z dwoma zombiaczkami. Bijemy to. Ha, bardzo mądrze, żeś się tam poruszyła, kochana. Naprawdę genialny pomysł, żeby tam stać. Na pewno mnie uderzysz kiedyś, nie? No i oni tutaj też będą godzinami do mnie iść. Jak już dojdą, to nie będą mnie za bardzo trafiać, nie? Chociaż nie, no mam 12 uników, oni mają 12 akuracji, więc będą mieli tam normalne szanse na to. Bohaterka już umarła. Ta dopiero teraz postanawia się zbliżyć, żeby mnie zacząć paraliżować, ale już na to za późno, bo raczej zginie. No nie, no jeszcze przeżyło. No to teraz wejdzie paraliż, co? I przegram. Ach, nie trafiła. No i oni trafiają niestety. Regeneracja mi się zaraz włączy, bo straciło to 50% swojego HP. Także to zabijamy. No i trafiają niestety. Miałem nadzieję, że będą misy jakieś robili, bo oni mają takie predyspozycje właśnie do nietrafiania. Regeneracja znowu weszła. Jakby jeden nie trafił, drugi trafił, to byłoby spoko. No i ten niech chybi. Aj, kryc wszedł mu jeszcze. Mortis approves, you say. No dobrze, no to niech sobie tam akceptuje, ale nie na długo. Leczenie, leczenie. Wskrzeszenie, wskrzeszenie, wskrzeszenie. Bardzo fajne, przydatne przedmioty, ale co to jest? No, to jest jakieś ścierwo. No wiemy, że... A czy ja mogę tam... A weźmy tam, sprawdźmy taki living armor. Żywa zbrojo. Czy ty możesz mi to odbić? Czy dasz radę, nie? Czy sama żywa zbroja da radę to... O, jest to miejsce, mi wygenerowało, no przecież. No pany. To jest zalążek zepsucia. Ale no z tego miejsca to przecież zberstuje. Oj, krytycznie mnie tu. Accuracy 14, ale patrzcie na to. Ho, żywa zbroja. Aż nie trafiłeś. To zalążek zepsucia ma tę umiejętność, nie? Że jeżeli zabije, to regeneruje 20% swojego maksymalnego HP. To gówno się leczy za 66, jak zabije mi coś. Dlatego to jest dosyć mocne właśnie na takie pierwszopoziomowe armie. Ta regeneracja też jest fajna, nie? Że co turę 50 się leczy, ale nie jest aż tak fajne. A przyzwane jednostki nie mogą przejmować kontroli. To weź zabij tę bohaterkę, bo to przecież dasz radę tym zombiakom. Jesteś w stanie zabrać punkt ruchu temu? Czy on ma teraz 0? Ha! Frajer! Dobre! On jest sparaliżowany totalnie. A ja mam 2 teraz, bo to jest właśnie ciekawa umiejętność też, że on wyżera ruch. Ja masz takie szanse na kryta, to weź tam zabij coś po prostu. Próbuję uciec. No nie wyszło. No szkoda, że żywa zbroja nie może przejąć kontroli nad tym. No tak samo jak przywołane jednostki nie mogły chyba też przejmować miast. No to będzie trzeba się tam przejechać, ale nie chce mi się o tego zahaczać, nie o tego bohatera. Nie ma sensu tracić na niego ruchu, czasu. To sobie wezmę. On sam mnie zaatakuje, ten bot. Także... I tutaj teraz sprawdźmy, co mogę zrobić. Damy sobie na pewno inicjatywy. Więcej. Oni tam wszyscy ziemią biją. Ja sobie wrzuciłem już na ziemię ochronę. Tam nie za wiele, bo 25% tylko, ale coś tam jest. Ona ma teraz 0. Miała pewnie na minusie.
Cuirass. Ja to już rzucałem. HP. Kurwa, żywą zbroję wyzwałem, idiota ze mnie. No dobra. Spróbujmy to zahachmycić. Damy radę? No jest inkub zasrany, nie? I tego inkuba tak naprawdę trzeba... Trzeba mu nawalić. On ma tylko trzy zasięgi... Ten, trzy zasięgi. Wow! Trzy punkty zasięgu. Ataku będzie raz, dwa, trzy. To jak ja się cofnę, to on nie będzie mógł w pierwszej turze mi nic zrobić. O, możesz tu podejść. Bieda. Wait. A, jak masz taką inicjatywę, to weź tam mu przywal i się cofniesz zaraz. Cofaj, wait. Oj, tu groźnie. Jakie będą jakieś kryty wchodziły. Tamten musiał dać defa, bardzo dobrze. Aha, i ten takie coś zrobił. Ten ma na piercing podatność, to mój złodziej go przecież wyrucha. I to tak wiecie, fest. To teleportuj się. Nie! Co? Co to było? Co ja zrobiłem? Co się zadziało? Nie mogłem się teleportować, widzieliście? Ej, patrz, nie mam już tej teleportacji, mogłem się ruszyć normalnie, prawilnie. To bym bliżej podszedł. A, dobra, musisz z miejsca. Ale do dupy! Co się zadziało? Ty musisz w niego krytnąć, stary, i krwawienie nałożyć. No dobra, już walić to krwawienie. Ważne, że on się... Ważne, że on się popsuł. No nareszcie to już... Myślę, że na quick fightie, co? A, skamienili się. To świetny pomysł. Oni są jedynymi jednostkami, które mogą bić obrażenia, postanowili się skamienić. No to skamienienie generalnie można fajnie wykorzystać, jeżeli mamy czym bić dalej. Ale jeżeli nie mamy czym bić i się tak skamienimy, o, to jest jakieś leczenie i to takie mocne. Smocze, jakieś fontanny za 200, patrzcie państwo. Nawet nie wiedziałem, że to takie fajne rzeczy są. Spróbuj coś tam ukraść może na mieście. Może słyszeli tutaj o twoich bohaterskich wyczynach. Trzy duchy do armii. O dziwo to nie jest takie idiotyczne w Disciples Trójce, bo one biją obrażenia i to takie nawet fajne. Tylko mają beznadziejne accuracy, nie? Ale mają fajne uniki. I tutaj oczywiście im wyższa forma ducha, to nie dość, że się zwiększa zasięg paraliżu, to jeszcze się zwiększa accuracy, więc tutaj absolutnie nie opłaca się hamować rozwoju naszego paraliżującego. Także no tutaj duchy akurat są fajne. A, zapomniałem, że tu miałem coś takiego. To weźmy sobie tutaj, damy jeszcze tego, damy sobie jeszcze tego. Mogę? A, już jest 4x4. Dobra, spróbujmy to sprzedać. To, co są jakieś słabsze rękawiczki, to wywalmy. O, to jest mocna umiejętność. To wywalić. To wywalić. To też. To było spoko w podstawowej wersji. Bo to dało fajną, dawało wtedy fajną regenerację naprawdę zdrowia. Teraz te 10% to... To jest takie dziadostwo trochę. To jest też ciekawe. Jakieś tam wskrzeszenie pod runą. Strasznie drogie, bo to jest wysokopoziomowe zaklęcie, bo to polega na tym, że to wskrzesza wszystkie martwe jednostki w naszej armii, ale z powodu, że jest to runa i rzucamy to w trakcie walki, to wskrzesi tylko tą jedną, na którą klikniemy, nie? Także to nie jest aż takie fajne tutaj. Steel. Ach, kupiec nas złapał. A może ty, złodzieju, byś tam ogarnął, a tutaj? Ej, możesz tam, to weź tam. Weź tam, zajdź. Sprawdzimy, co tam się znajduje. No, trzeba się podzielić, nie będę przecież wszystkiego jednym bohaterem expił, no bo to strata czasu, ruchu, w ogóle wszystkiego.
Stolicę nieumarłych bym sobie zrobił, bo już mogę. Jestem w stanie to zrobić z taką armią. Co ty zrobiłeś, stary? Gdzie ty poszedłeś? A ty też masz dobre pomysły widzenia. Jakby to był ten... Gdybyś miał ten plus jeden do zasięgu z tej umiejki tam od poziomu, nie wiem, czwartego chyba, czy piątego, to spoko, to może byś coś sięgnął, ale... Teraz to chyba jeszcze nie jesteś na to gotów. Zresztą sprawdźmy sobie. Panie kochany, masz zasięg 3. Biorąc pod uwagę, że masz taki obszar, no to to jest prawie jak 5 punktów zasięgu, jakby to był strzelec. No i razem z tą umiejętnością to jest tak, jakby miał 6 zasięgu. No to to jest już akurat bardzo, bardzo, bardzo fajny zasięg. Gdzie jest stolica zdechlaków? A tu jest! Nie no, wjeżdżam w was jak kurde... Nie wiem co w co. Trzeciopoziomowe runy możemy sobie respić też, nie fajne, nie głupie. To się nie przyda. Tutaj wszędzie ma na śmierci. Dobra, opracujmy, żeby było. Po prostu. I dzisiaj... Dzisiaj koniecznie buffy. Jeden buff. I ten drugi buff. Zapis, zmiana dnia. Podjeżdżamy pod ich stolicę, zniszczymy to dziadostwo. Co tam jest w ogóle? No jest ten nasz gun, dwa smoczki jakieś, dobra. No to co, bo mamy też jakieś silne leczenie przecież. Dyspeluje negatywne efekty, leczy 120. A czy ja mam, ja się bym wolał potkami wyleczyć, wiecie, zanim ja zaatakuję. No przecież ja mam tych potek, no za 500. Tutaj są jakieś setki, no to ile wam tam brakuje? O. Dobra, jakieś tam setki damy na tyły. Jakieś 250 na przód. No tego też mogłem setką. Dobra, nieważne. I teraz tak, potrzebujemy, słuchajcie, szybkości na niej. 110 leczysz teraz, ale ty jesteś zajebista. Dobra, co to jest? Ochrona przed ziemią. Siła. Siła też dobra dla leczącej, bo siła zwiększa jej siłę leczenia. 135, haha. To nie. Siła. Wytrzymałość niekoniecznie. Wytrzymałość to damy temu, nie? Żeby miał większe szanse na kryta i życie. Zręczność też możemy dać tobie. Speed leczącej. No i 33 inicjatywy masz, kobieto. I wiesz, co jeszcze ci dam? Ja jeszcze tobie dam to. I jeszcze wam dam, wiecie co? Jeszcze wam accuracy zwiększę. O. I powiedz mi, 38 inicjatywy na leczącej. Za 147 leczy wszystkich, kurwa. Ona ma nawet 23. 50, kurwa. O, deal with it. God damn it, son. Handluj z tym. Dawaj. Bijemy się. Bijemy się ze strażnikiem stolicy. Oh, High Father watches over us indeed. Dobra, dojdziesz? Dojdziesz. To weź go tam, trój tego Ashgana. Na pewno jest odporny, ale co z tego, bo... 25%. Naprawdę, oni powinni zmienić w tej grze tyle rzeczy. Ten pajac powinien, po pierwsze, primo, bić więcej, bo 123 to... Znaczy, dobra, to, że bije 123, to nie jest aż tak złe, bo są w tej grze kryty, więc to jest jakby... On ma dużo celności bardzo, więc prawie na pewno będzie krytał, więc to można by pomyśleć, że to jest takie 180 obrażeń, nie? Tak, 181. To nie jest źle. Mamy też epidemię. I to by było fajne, gdyby nie to, że patrzcie, active skill... Jest napisane active skill, czyli że zamiast zaatakować, on musi zmarnować swój atak po to, żeby narzucić słabą truciznę, która jest co prawda na 5 tur aż, więc to jest jakby 150 punktów obrażeń, ale ta umiejętność jest useless z kilku powodów. Po pierwsze, może być to zdispelowane, po drugie bije mało, po trzecie jest na 5 tur, a nie do końca walki. I gdyby nałożyć to do jego ataków i sprawić, żeby się stakowało, to by to był wtedy porządny strażnik stolicy. Bo zauważcie, że w każdej wersji Disciples, czy to jedynka, czy dwójka ze strażnikiem, zawsze się bijemy długo, więc powinno nas to karać. Jeżeli jesteś tak słaby, że musisz go bić 20 tur, bo polegasz na pancerzu i healu,
No to nie powinieneś tego atakować. Powinniśmy być karani, powinna ta trucizna się stakować, powinniśmy dostawać w pysk, że w końcu nie będziemy w stanie tego wychilać. A tutaj to zrobili. A jeszcze kolejna sprawa z te odporności. Powinni te 25, 50, 75% mechaniki zmienić na 20, 40, 60, 80 i on powinien mieć na luzie 80% odporności na kurwa wszystko. Na luzie. Każdy strażnik stolicy mógłby mieć 80%. I tak by to nie było 90 pancerza, nie dostawałby 10 razy mniej dosłownie, tak jak było to w Decepolis 2, 3 czy 1. Dostawałby 5 razy mniej, tak, obrażeń. Także jakby ktoś z nas jebnąłby krytem za 1000, no to on dostanie za 200. To nie jest aż tak mało przecież, nie? No i kryt ma też mechanikę ignorowania tych 20%, więc wtedy obrażenia byłyby zredukowane o 60%, więc dostałby za 400. A? A? Tfu, o 40? No. O 60% byłoby, no. No. Także to byłoby dobre. Dobra, to sobie złajtuj. Ty sobie słuchaj, zajedź i przygotuj się. Rzemse nagadał się, nie? Bo 50 trucizny. Zużył trucizny. Ja oczywiście tego zdispelować nie mogę, bo nie mam czym, ale gdybym poszedł w leczącą, która leczy wszystkich, to bym to w cholerę przecież zdispelował i dziękuję, dobranoc. Kryty. Ach, Lambertowi powinienem jeszcze to zarzucić. A dziabaj go tam. Nie ma co się fokusować na innych w ogóle. Weź tam zajedź, przygotuj się. Hierofantka, no myślę, że Hierofantka może tę inicjatywę dać, słuchajcie, Lambertowi. Lambertowi. Lecz. Wait. Wait. No weź tam uderz, pokaż swoją piękną animację ataku, która faktycznie jest ładna. Nawet czegoś nie trafił, a konkretnie Inuel, która ma bardzo niskie uniki. No ale nie trafił. No peszek. Nie trafił sobie. A ja go tutaj trafiam i krytam nawet te smoczki śmieszne. I tak naprawdę mogę już chapać na nich inicjatywę, no, gdyby to były kryty. A chciałem się nachapać. A naprawdę chciałem się nachapać. Dojedziesz tam? Do niego dojedziesz. Weź tam zajedź. Weź go bij, bohater od dupy strony. Do niego pojadzie. 597 skryta. I co ty tam możesz zrobić, słuchaj. Słuchaj, nic nie musisz robić. Wszystko pod kontrolą. A weź go tam, podlecz. No to Lambert, bij tam co możesz. Szkoda obrażeń na takim pajacu, no ale dobra. No weź to osłonę. Ona ma w ogóle 712 zdrowia. Tak jest, także no... Parę potek jeszcze powpada, które są mega silne, bo zwiększają albo o 2, albo 4 jakąś statystykę. Także to jest dużo. Powinny być tak naprawdę takie potki, które by zwiększały coś o 1 i o 2, bo 2 i o 4 to jest chyba faktycznie za wiele. Ashgan się zaśmiał, że otrzymaliśmy 30 punktów obrażeń od trucizny, straszne. Ja muszę dosłownie waitować leczącym po to, żeby mi zadał obrażenia jakieś w końcu, żebym miał z czego leczyć. Ja nawet nie musiałem się podkować, ja nie musiałem... Te buffy tak naprawdę zakręć by wystarczyły. Przecież to jest tak żałosna walka. I patrzcie, gdyby to był trzeci jego cios, to ta trucizna by nam zadawała już 90 punktów obrażeń. I ja bym to zrobił mimo wszystko. Ta armia nie jest w ostatecznych formach, brakuje nam obrońcy wiary. Nie mieliśmy jakoś mega dużo, chociaż nie no, rzuciłem 4 zakręcia i jesteśmy arcymagiem, więc jeżeli chodzi o zakręcia, to rzuciłem chyba najlepsze, co się dało rzucić na taką walkę. Więc jeżeli chodzi o zakręcia, to się przygotowałem chyba optymalnie. Potki też jakieś wypiłem, ale wiadomo, można byłoby ich znaleźć dużo, dużo więcej. No i mogłem mieć spokojnie lepszą armię i bardziej podekspioną tutaj armię, nie? A mimo to sobie radzę, więc nawet gdyby ta truciznę zrobiliby tak, jak powiedziałem, żeby biło 30, stakowało się, byłoby to już 90 w tym momencie i tak bym to, kurwa, zrobił. Bez problemu. I tak. Noż w mordę i nożem. Weź tu zajeść trochę bliżej, weź to bij. No kurwa, przecież to jest żadne. No i dobra, jakie expy są za to?
No i też takie nie za wielkie, nie? Zresztą powinno być przynajmniej po 1000 dla każdego, jak nie półtora, jakoś tak. 600 to tak, jak nie wiem, za Lewiatana chyba tyle było. O, poziom na bohaterze też. No ale co ty sobie weźmiesz, bohcio? Kurwa nic. Ile to tam? 10 punktów speeda i agilitki, nie? A ty tam już chyba nie wbijesz tego. Speed. Jednego punktu brakuje, żeby coś. Musiałbym jakąś potkę permanentną wypić. Dobra, weź to w cholerę. To też. Punkty ruchu ci dajemy teraz. Będziesz miał 18, nie? Chyba. Jaki ty jesteś wykokszony na tych potkach. Tutaj 22. A, to będzie 18, bo mam to jeszcze nałożone, także. Dobra, stolica rozwalona. Trochę tak to wygląda. I teraz, co tu jest? Ochliki? Mnie to nie interesuje. Tamtędy się idzie do questa? Chyba tak, dobra, idziemy. Nie, żebym chciał już teraz iść do questa, ale... No, ale idziemy w tamtą stronę na pewno. A może pójdę już do tego questa? Bo chyba dam radę. Z taką armią już. No, paladyn jest ten paladyn, mówię. Lambert jest już zbyt wykokszony. A już ten, koniec odcinka. Dobra, to skończymy w tym momencie. Zobaczymy, co będę robił w kolejnym odcinku. Czy pójdę faktycznie w stronę questa, czy będziemy coś jeszcze robili ciekawego. Przekonamy się o walka jakaś prosta. Także na quick fightie to myślę zrobimy. Prawda? No, złodziej się tutaj napatoczył na dodatkowe obrażenia, ale się odsunął bardzo sprawnie i tutaj nawet zajął stanowisko. Bardzo fajnie, bardzo rozsądnie. Dobra, i to sobie weźmiemy już w następnym odcinku, także drodzy Państwo, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Pozdrawiam i polecam. Na razie.